Biuro Karier razem z Działem Kształcenia organizuje panele dyskusyjne na temat przedsiębiorczości. Są to spotkania organizowane dla studentów pierwszego roku studiów. Chcemy, aby studenci już na początku studiów kształtowali kompetencje przydatne w życiu osobistym i zawodowym. Przedsiębiorczość jest kompetencją przyszłości. Jak ją rozwijać, uczą praktycy przedsiębiorcy. Przede wszystkim chcę zachęcić studentów do próbowania. Zachęcam, żeby działać w wolontariacie, żeby angażować się w koła naukowe, żeby korzystać z oferty biur karier. To jest taki czas, w którym możecie popróbować różnych rzeczy, różnych aktywności i sprawdzić tak naprawdę, który kierunek pracy zawodowej jest najlepszy dla Was. Ja ogólnie jestem taką fanką, że studia są po to, żeby poznawać siebie, żeby sprawdzać, co my tak naprawdę lubimy robić. Więc to, do czego ja zawsze będę bardzo zachęcała, to jest to, aby angażować się w różnego rodzaju aktywności na studiach, takie jak praktyki, staże, czy w ogóle prace, ale też aktywności studenckie. Z jednej strony może to być zaangażowanie się w jakąś organizację studencką, w jakiś projekt, który już istnieje, albo też zaaranżowanie własnego projektu, którego nie było. Przedsiębiorczość wiąże się z praktycznymi umiejętnościami, komunikacji między ludzkiej, organizowania różnego rodzaju wydarzeń, zarządzania zespołami ludzkimi, kontrolowania planu, budżetu, czy w ogóle składania tego planu. I to jest taka podstawa do tego, żeby nauczyć się pewnych praktycznych rzeczy. I to jak ze wszystkimi naszymi umiejętnościami, nie nauczymy się jazdy na nartach z książki, po prostu fizycznie musimy spróbować. I dokładnie jest tak z przedsiębiorczością.